Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Uber Srejk od gracza dla graczy. I moi drodzy, dzisiaj Napoli i kolejny odcinek z serii Dycha w 5 minut. Wycieczka do Włoszech dzisiaj nas czeka i zobaczymy, co ten krążownik premium 10 tieru posiada interesującego w sobie. Jak na razie omówiliśmy Henryka i Minotaura. Te dwa okręty po kolei u góry pojawiły wam się, możecie zajrzeć. Zapraszam gorąco, zostawcie też subika. Przejdźmy do tego, jaki jest Napoli i co ma takiego interesującego w sobie. 59200 żywotności to pula HP, która pozwoli wam cieszyć się tymi hapsami i Napoli jest jednak jednym z takich lepszych krążowników pod względem samych hapsów. Artyleria strzelająca na zasięg 19 km, tam bez 100 metrów, 3 razy po 3, 254, no potrafi być zadowalająca, ale jednak no to przeładowanie 17 sekund, mimo tego, że można poprawić, no to stracicie na tym zasięg głównej artylerii. Warto dodać, że tutaj macie sapy w sekundarce, a sekundarka, jeżeli ją wymasterujecie, będzie miała 8,8 km zasięgu. Warto dodać, że Napoli był pierwszym okrętem w ogóle w grze, który posiada trzy rodzaje artylerii: przeciwpancerne, haeki i sapy w sekundarce. Torpedy na tym okręcie służą tylko i wyłącznie, prawda, jako broń dodatkowa, nie oszukujmy się, 13-kilometrowy zasięg, wolne włoskie torpedy o konkretnych obrażeniach posłużą wam albo z przystawienia, albo ewentualnie na nierozważnego przeciwnika. Atak lotniczy do obrony przeciwko łodziom podwodnym, obrona przeciwlotnicza dosyć słaba, jednak tutaj nadrabiamy manewrowością, która rzeczywiście na tym okręcie jest dosyć imponująca w całej stawce okrętów dziesiątkowych, prawda, w World of Warships. Manewrowy 37,3 prędkości, prawda, głównej można poprawić sobie flagą. Dodatkowo promień skrętu 750 metrów, a ster możecie przestawiać na 12 sekund, albo jeżeli wymasterujecie, no to będzie to 8 sekund. Tutaj wymasterujecie, mówię, na przykład zrezygnujecie z kamuflażu. Z kamuflażem, czyli ze wszystkimi modułami, to 10,3 km, ewentualnie właśnie jak gracie pod ster, to sięgnie do 12 km. To statystyki główne okrętu. Przejdźmy, moi drodzy, do tego, jak wygląda wyposażenie i co to takie Napoli będzie posiadało. I zerknijmy sobie, co ten okręt posiada w modułach. Moi drodzy, najważniejsze to albo celność, albo sekundarka. Ja osobiście polecam celność, bo okręt dosyć rozrzuca. 201, jeżeli bawicie się w sekundarkę, tutaj u mnie widzicie 187. Można bawić się albo, prawda, na przyspieszanie, albo na sterowność. Ja tutaj bawiłem się na przyspieszanie. Dodatkowo na kamuflaż. Tutaj też możecie potem zamiast kamuflażu walnąć, moi drodzy, sterowność, ale też najważniejsze jest, że albo zasięg, albo szybsze przeładowanie. Ja chyba polecam zasięg, bo 18,9 z ulepszonym zasięgiem to jednak odległość, która pozwoli wam razić czasami te pancerniki strzelające z dalekiego zasięgu. Dodatkowo sprzęt eksploatacyjny, tak jak widzicie, standardowa naprawka, do tego dym kroczący, typowo włoski, i samolot myśliwiec, prawda, do obrony przeciwko ewentualnym wrogom bądź spotowania, to się też przydaje. No i oczywiście cztery napraweczki, jeżeli wzięliście sobie nadzorcę. A to, czy wzięliście nadzorcę, zależy od tego, jak macie zrobionego kapitana. U mnie tutaj, przyznaję, on jest troszkę w wersji eksperymentalnej, ale grało mi się poniekąd dobrze, dlatego że te najważniejsze perki wybrałem sobie. Wziąłem sobie obrót wież, przydawało się, kiedy rzeczywiście szybko pływało się i zmieniało cele. Dodatkowo podpalenie, z tego najprawdopodobniej bym zrezygnował. Najważniejsze potem jest adrenalina i nadzorca, dzięki temu posiadamy możliwość tego, że jak tracimy hapsy, szybciej się przeładowujemy. No i oczywiście nadzorca, wiadomo, dodatkowy sprzęt eksploatacyjny, oczywiście bankowo kamuflaż. Można grać z RPF-em, przydaje się do polowania na niszczyciele, ale niektórzy preferują oczywiście zamiast tego osaczonego, ale na pewno weźcie sobie też mistrza działonowego, bo to poprawia wam statystyki właśnie artylerii głównej, ale też i artylerii dodatkowej. Jeżeli nie bierzecie osaczonego, punkty możecie rozdawać na przykład na ciężkie pociski przeciwpancerne i na przykład, moi drodzy, na ostrzeżenie o ogniu przeciwnika, który do was wystrzeliwuje. I teraz kilka słów o tym, jak ja oceniam ten okręt. Ogólnie Napoli to bardzo przyjemny i przyjazny krążownik. Można powiedzieć, że nawet początkujący gracz po kilku bitwach znajdzie już jakiś styl grania właśnie tym oto krążownikiem. Można nim wpakowywać się w kapa, ale raczej długo nie ustoicie, bo on pancerza takiego zatrważającego, mocnego nie posiada. Co najważniejsze, oczywiście boki są odsłonięte i dobry strzał z pancernika spowoduje, że zagrzmodzi wam cytadela na okręcie. Ten okręt ma cholerną inną zaletę, jest ją oczywiście manewrowość. On kręci jak Fiat Panda w ciasnych uliczkach miejskich i potraficie tak jak Fiacik zaparkować sobie tam, gdzie chcecie, odpłynąć, zrobić to, co chcecie i zniknąć, bo jeżeli gracie też pod kamo, to możecie naprawdę bardzo szybko ostrzeliwać przeciwników, robić takie wypady z zaskoczenia, ewentualnie znikać, jeżeli jest taka potrzeba. Okręt naprawdę polecany dla graczy, którzy chcieliby się
troszkę pobawić czymś innym, bo to jest specyfika takiego okrętu, który posiada dobre działa przeciwpancerne, fajną sekundarkę, no potrafi coś tam podpalić, gdzieś dodatkowo są jeszcze torpedy, czyli taki prawie uniwersalny, ale no nie do końca, bo jednak trzeba na niego uważać, bo to jest jednak dalej krążownik, a nie pancernik. Czy polecam go dla początkujących graczy? No na pewno bardziej niż pozostałe dwa okręty. Tym okrętem poradzicie sobie troszkę lepiej niż Henrykiem. Na pewno mniej trzeba będzie nim uważać, ale co też najważniejsze, nie jest tak papierowy jak Minotaur. Zresztą on w ogóle nie jest papierowy, bo on posiada już troszkę tego pancerza. Dlatego zapraszam, moi drodzy, do komentowania tego materiału, ale też przede wszystkim do tego, żebyście w komentarzach dali znać, jaki okręt, może innej kategorii niż krążowniki, chcielibyście zobaczyć u mnie właśnie w serii Dycha w 5 minut. Polecam się na przyszłość. Uber Slay kanał od gracza dla graczy.